Hej, tu Karolina. Witam Was dzisiaj w filmie specjalnym, który jest swego rodzaju przerywnikiem od vlogów z USA, ale spokojnie, one wrócą, zaraz Wam wszystko wyjaśnię, bo ten film to jest takie mikro, chciałam powiedzieć Q&A, ale to nie jest Q&A, to jest taki mały life update z dużą ilością turboważnych informacji, więc zaczekajcie tutaj, nie odchodźcie nigdzie. Najpierw zrobię taki mały background, gdzie jestem i co się dzieje, a potem Wam powiem o najważniejszych informacjach z tego filmu. W tle możecie słyszeć mecz, ponieważ w pokoju obok gościu, którego się zatrzymuje, ogląda mecz i troszeczkę mi głupio mówić, może by przyciszył. Więc mam nadzieję, że tego nie słychać i mój głos jest wystarczająco donośny. Zatem, zacznijmy od tego, że jestem w Stanach. Co ja tu robię, jak się tutaj znalazłam? Pojawia się wiele pytań na Instagramie pod filmami. Przyjechałam do Stanów, słuchajcie, na 5,5 tygodnia. Przyjechałam do Kalifornii i jestem tutaj dlatego, że moja przyjaciółka tutaj mieszka w San Francisco i zaprosiła mnie do siebie, ponieważ też nie wie, ile tutaj pobędzie i to była ostatnia szansa, żebyśmy mogły się spotkać na amerykańskiej ziemi tak na 100%, bo możliwe, że to się oczywiście zmieni. Natomiast to był taki mój motor, żeby tutaj przyjechać. Pomyślałam sobie, że skoro już lecę na drugi koniec świata, zresztą o kwestiach latania samolotem pomówię z Wami niedługo w filmach, to zostanę jak najdłużej, a jak najdłużej w okresie listopadowo-grudniowym oznacza do świąt. Także jestem tutaj przez 5,5 tygodnia, wracam do Polski 13 piątek grudnia i wracam oczywiście na święta, natomiast przez ten cały czas tutaj jestem w Kalifornii. I mogliście już obejrzeć dwa filmy z USA, dwa filmy z San Francisco i zapowiadam, że następne nadchodzą, ale jeśli chodzi o to, jaki jest plan na najbliższe tygodnie, miesiące, co się będzie działo na kanale i w moim życiu, do tego przejdę za chwilę, bo teraz najważniejsza informacja. Słuchajcie, postanowiłam wrzucić ten film właśnie dzisiaj, bo dzisiejszego dnia właśnie dotyczy to ogłoszenie. Więc jest dzisiaj Black Friday, o ile się nie mylę. Jest 29 listopada, jest Black Friday, czyli dzień, po prostu święto konsumpcjonizmu, dzień, w którym wszyscy ludzie się potykają o billboardy rabatowe i wszyscy chcą sobie coś kupić w dobrej cenie. Ja nigdy w życiu nie skorzystałam z promocji Black Friday. Kropka. Natomiast z okazji Black Friday mam dla Was wyjątkową niespodziankę, bo jak wiecie, jestem współtwórczynią codziennika i odsyłam Was od razu do opisu, jeśli chodzi o to, czym jest codziennik. Może wiecie co? Po prostu go przyniosę, aż mi się rozpięła sukienka. Oto jest codziennik, kochani. To jest w ogóle jego pierwotna, najpierwotniejsza wersja. Pierwszy prototyp, jaki ja miałam. Więc o codzienniku mówiłam już parę razy, ale zawsze tak jest, że są osoby, które o nim finalnie nigdy nie słyszały. Więc codziennik jest to cudowne narzędzie, jest to książka, książko-notes, który stworzyłam razem z moją przyjaciółką Małgosią Majewską-Tomasik, psychoterapeutką. Jest to książka, która zabiera Was w podróż, w roczną podróż w głąb siebie, przez Wasze relacje, emocje, pragnienia, plany, jest podzielone na działy związane właśnie z tymi kategoriami, ze szczęściem, z Waszą przyszłością, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby poznać lepiej siebie, zrozumieć, jakie są nasze mocne strony, czego naprawdę pragniemy i sprawić, abyśmy chętniej działali i żyli tym swoim prawdziwym, autentycznym życiem, pełnią życia i spełniali swoje marzenia. Także te pytania są ułożone przez ekspertów z psychoterapii i coachingu i codziennie macie inne pytanie. W ogóle codziennik jest wydrukowany na ekopapierze. Cała ta kwestia tutaj estetyczna to jest jakby takie moje osobiste, moje dziecko, to jak on wygląda, z czego jest zrobiony. Każdego dnia macie jedno pytanie, też mówię, są filmy, w których mówię bezpośrednio o codzienniku. Piszecie codziennie datę i odpowiadacie na jedno pytanie. Każdego dnia jest to inne pytanie i one są ułożone w takiej kolejności, żeby to miało po prostu jak najlepszy wpływ na Was. Na przykład mamy pytanie, z kim chcesz spędzać więcej czasu? Co z tym zrobisz? I macie całą stronę, żeby na to odpowiedzieć. Jest miejsce na datę, w związku z czym nie trzeba tego wypełniać codziennie, nie musicie go zawsze mieć ze sobą, ale oczywiście najlepiej to działa, jeżeli wypełniacie go codziennie. I teraz do brzegu. Mam dla Was promocję. Mam dla Was wyjątkową promocję, ponieważ
jak zaczynałyśmy sprzedaż codziennika z okazji moich urodzin w sierpniu, ruszyła wielka promocja, a potem był on dostępny w cenie regularnej 120 zł i postanowiłyśmy przygotować dla Was specjalną promocję z okazji Czarnego Piątku, Black Friday, i mamy dla Was minus 20% na codziennik do końca weekendu, ale kochani, jeżeli zamówicie codziennik dzisiaj, czyli 29 listopada do godziny 12 czasu polskiego, czyli do końca dnia, macie też darmową wysyłkę. Ta wysyłka kosztuje w Polsce 16 zł. O ile się nie mylę, więc tylko dzisiaj do końca dnia macie minus 20%, czyli będzie w cenie 96 zł i darmowa wysyłka w całej Polsce, również też za granicę. Ale do końca weekendu jest promocja i jest to promocja z kodem rabatowym Black Friday. Niezależnie jakie litery, Black Friday, Black Friday, wszystko macie oczywiście w opisie, także dzisiaj do końca dnia minus 20% na cały koszyk i darmowa wysyłka, a do końca weekendu jest promocja minus 20%, ale wtedy trzeba płacić za wysyłkę. Też będę o tym informowała na Instagramie, albo może już informowałam na Instagramie. Kolejna rzecz, skoro jesteśmy przy promocjach Black Friday, kochani, to chciałam powiedzieć, że mam też dla Was promocję na e-booka. E-book jest dzisiaj, o ile się nie mylę, tak, jest dzisiaj dostępny również w cenie promocyjnej, minus 20%, za niecałe 28 zł. Możecie go kupić na stronie VMaga, wszystko Wam oczywiście zostawię w opisie. Mój e-book z przepisami, który wydam w maju, jest to moje kulinarne dziecko, są tam wszystkie przepisy, o które mnie do tej pory pytacie, wszystkie chlebki bananowe, moje ukochane sałatki, sałatki Cezar, są tam moje ukochane schabowe, jest moja wspaniała, mówiąc nieskromnie, za którą tęsknię tutaj w Stanach, makowa komosa. Powiem Wam, że po prostu są to najlepsze wszystkie moje ukochane przepisy, mój gulasz patatowy, zupa marokańska, makaron z tofu, brokułami i z papryką, taki najprostszy makaron stir fry. Co my tam jeszcze mamy? Mamy ciasta, mamy, Boże, Karo, myśl. Kochaną sypaną szarlotkę. Mamy omlet roślinny, mamy, słuchajcie, kopytka w sosie serowym, no po prostu, no jest kosmos, jest absolutny kosmos, zresztą głodna, jak o tym mówię. Są moje ukochane przepisy, które możecie znaleźć wszystkie w jednym miejscu, do każdego jest zdjęcie, każde zdjęcie robiłam ja, każdy przepis zrobiłam ja, także też Was bardzo gorąco zachęcam do zakupu, bo ta promocja, mogę powiedzieć szczerze, to jest ostatnia promocja na e-booka, następna jest może za rok, także na pewno to jest najlepszy moment, żeby go kupić w takiej cenie. No, to tyle, jeżeli chodzi o promocję Black Friday i teraz przejdę do kwestii filmów. Ja myślałam, że to jest w ogóle najkrótszy live update i ogłoszenia parafialne na świecie, a już widzę, że mówię od 9 minut. Słuchajcie, to tak, jestem w USA, jestem w Kalifornii, byłam przez 2 tygodnie w San Francisco, następnie pojechałam pociągiem do Santa Barbara. Byłam tam przez 2 dni i przyjechałam busem do LA i w LA jestem 2 tygodnie i jeszcze zostaję kolejny tydzień w Stanach po tym. Więc tak, co nas teraz czeka, moi drodzy? Czekają nas vlogmasy, także wiele osób mnie to pytało, już od niedzieli ruszamy z vlogmasami. Pierwszy vlogmas to będą ulubieńcy listopada i codziennie będzie pojawiał się film, natomiast w poniedziałki będzie standardowo podcast, ale będę każdego dnia jakby zbierać materiały do vloga, mniej więcej tak do 22 grudnia, akurat wtedy mi się uzbiera także w nowy, znaczy w pierwszy dzień świąt będzie ostatni film. Także szykują się fajne vlogmasy. Większość z nich będzie z USA, także też jestem mega podjarana pod tym, z tego tytułu. Będzie dużo właśnie tutaj zwiedzania Stanów, ale też będę miała, tak jak ostatnio, vlogmasy tematyczne, bo też jakby uważam, że daily vlogiem jest jakaś ograniczona ilość tej wartości, jaką mogę wnieść, tak mi się wydaje. Będzie też sporo takiej po prostu codzienności i zwiedzania i jedzenia, ale często będzie też jakiś motyw przewodni, powiem Wam o moich pomysłach na prezenty, o tym, co ugotuję na święta, odpowiem na kilka takich pytań, które były mi ostatnio często zadawane właśnie odnośnie latania samolotem,
będę mówić dużo o moich wrażeniach z USA, ale chciałabym, żebyście napisali mi koniecznie teraz w komentarzach, co chcecie zobaczyć podczas vlogmasów, bo to jest dla Was, jest to rzeczywiście dla mnie fajne, fajne potem wspomnienie i pamiątka, ale przede wszystkim to ma Wam umilać ten czas odliczenia do świąt, także napiszcie mi koniecznie, czego chcecie najwięcej. Planuję Was też zabrać do najfajniejszego supermarketu tutaj, z takim turbo zdrowym jedzeniem i takimi różnymi niesamowitymi po prostu połączeniami foodie, także to zrobimy. I te rzeczy, które Wam powiedziałam wcześniej, ale jestem otwarta na Wasze propozycje. I czekajcie, bo na pewno jeszcze o czymś chyba miałam Wam powiedzieć. Tak, do końca roku będą oczywiście ukazywały się potem też filmy w piątki i w poniedziałki będą podcasty, natomiast od nowego roku szykuje się duża rewolucja. Ja sporo się zmieni w moim życiu i w styczniu będzie taki duży live update i dużo nowości. Trochę o tym wspominałam już na Instagramie, dużo nowości w podcaście, trochę świeżości na kanale, ale ja zostaję taka, jak byłam, także na pewno możecie liczyć na różnego rodzaju, mam nadzieję, fajne, inspirujące filmy od stycznia, ale o tym Wam wszystko powiem. Generalnie mój cel na teraz to nie robić zbyt wielu planów. Przyszły rok planuję przeżyć w bardzo spokojny sposób, skupić się nieco bardziej na sobie i na takiej domowej codzienności. Także myślę, że to będzie też ciekawa zmiana może tutaj, jeżeli chodzi o atmosferę vlogów, że to nie będzie, wiecie, San Francisco, LA, nie wiadomo co. Natomiast tak jak powiedziałam, vlogmasy będą szły od niedzieli i to będą vlogmasy z Los Angeles i z San Francisco prawdopodobnie, bo taki jest mam plan na najbliższe tygodnie, potem oczywiście z Łodzi. Natomiast to, co się wydarzyło w listopadzie, czyli Santa Barbara i tutaj dwa tygodnie z LA, zresztą niecałe dwa tygodnie z LA, to wszystko będzie w styczniu, także też vlogowałam przez ten cały czas i te materiały również Was nie ominą. No, także poczekajcie, jeszcze zajrzę sobie do mojego notatnika, bo kto wie, czy ja czegoś nie... no właśnie, mam dla Was super wiadomość, znaczy dla Was, to bardziej jest też dla mnie super wiadomość. Mam nową stronę internetową. Jestem przeszczęśliwa, że moja strona teraz działa w nowym wymiarze, jest o wiele bardziej uproszczona i ona jest taka bardziej informacyjna. To już nie jest ten blog, znajdziecie tam oczywiście informacje o mnie, znajdziecie tam całą podstronkę o moich food vlogach, food guide'ach, o przewodnikach po miastach, także tam będzie fajnie, można po prostu bezpośrednio sobie znaleźć te przewodniki. Jest osobna zakładka z podcastami, gdzie możecie sobie wejść na konkretny podcast, znaleźć wszystkie notatki, także jest to bardzo fajnie i przejrzyście przedstawione. Jest też zakładka media, gdzie możecie zobaczyć tam, gdzie ktoś tam coś o mnie napisał, ale to może nie jest aż takie ważne. I jest też zakładka moi kochani kontakt, gdzie można po prostu się ze mną skontaktować, bo zawsze, jeżeli macie coś ważnego do mnie, to najlepiej jest napisać do mnie maila i tam macie formularz kontaktowy, do którego Was również odsyłam. Przy stronie pomaga mi kolega Kuba, także polecam, pozdrawiam i jak coś to... to jest jego zasługa, że to tak wygląda w dużej mierze. Natomiast ja zapraszam Was gorąco po prostu do odwiedzania tej strony, bo ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, jeżeli chodzi o to, jak ona teraz się prezentuje. Także kochani, to było na to, jeżeli chodzi o taki mały live update. Wielki Black Friday'owy kącik informacyjny, czyli na hasło Black Friday minus 20% na codziennik do końca weekendu, do niedzieli do 12, natomiast dzisiaj do 12, w piątek do 12 w nocy macie też darmową wysyłkę na całą Polskę, na cały świat, to jest jedyna taka promocja. Nie będzie już takich promocji w najbliższym, no do końca roku to już na pewno nie. I to jest możliwe ostatni dzwonek, żeby kupić codziennik na prezent, bo mamy teraz już tą wyprzedaż do wyczerpania zapasów, także tylko tyle chciałam Wam powiedzieć. Oczywiście mój e-book też jest na promocji, minus 20%, wszystko Wam oczywiście linkuję. Dzisiaj jest piątek, natomiast już w niedzielę pierwszy odcinek vlogmasu, napiszcie mi koniecznie, co chcecie zobaczyć w vlogmasach. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za uwagę dzisiaj przez te 15 minut i do zobaczenia już w niedzielę, pa!